Przyszedł do mnie Jakub. Przyszedł do mnie Jakub z ogromnym problemem, który każdego myślącego człowieka na pewno kiedyś absorbował, zajmował. Przyszedł Jakub nie tylko z problemem, ale również z negatywną emocją, bo on nie wie, jak znaleźć rozwiązanie tego problemu, bo jego życie nie ma sensu, a on bardzo chciałby znaleźć sens w życiu. On od wielu lat szuka w życiu sensu i nie może go znaleźć. I przyszedł do mnie, żebym ja mu pomógł znaleźć sens w jego życiu. I miałem z tym problem. Ja sam miałem z tym kiedyś problem wiele, wiele lat temu, gdyż dlaczego na przykład moje życie miałoby mieć sens, a na przykład życie takiej mrówki nie bardzo? Albo solitera. Lub bakterii. I to jest ogromny problem, gdyż uważam, że życie nie ma sensu. Życie jako takie sensu nie ma. To my mamy możliwość. My mamy możliwość nadać naszemu życiu sens. My mamy możliwość nadać nie tylko naszemu życiu sens, ale również smak, barwę, a nawet i dźwięk. Co nie znaczy, że wszystkim się to udaje. I dlatego w życiu jedni znajdują cel i sens, są szczęściarze, a inni nadają życiu sens. Tak jak ja nie mogę znaleźć dźwięku, ja mogę ten dźwięk stworzyć. Tak jak nie mogę znaleźć miłości, ja tę miłość mogę stworzyć. Ja tę miłość mogę dać. Ja tę miłość mogę ofiarować. I tak samo nie mogę znaleźć dźwięku. Jeden dźwięk mogę stworzyć. Ja mogę nadać. I życzę wam, aby każde z was słuchających mnie kiedyś zrozumiało, że ma tę moc, żeby swojemu życiu nadać sens. Obudźcie się.